Dzień dobry. Sorry. Trochę mi głowa boli, a no, nie chcę taki przymlony być podczas recenzji, więc wypiję na kaca. Tak na później nazywa. Na kaca. To ludzie piją jak mają kaca. Mnie głowa boli, bo nie to, że piłem, ale nie wiem. Może mało spałem. Może za dużo mieszkanie siedziałem, albo wyszedłem na pole no, z mokrą głową. Piję. Smakuje jak gazowany izostar. O ile w większości będę recenzował produkty jako całość, to znaczy jeden produkt na jedną recenzję, to niektóre produkty nie nadają się no, do pełnej recenzji. Nadal mi głowa boli, sorry. Dzisiaj zacznijmy od produktu, który sprawi, że nie używam green screena. Proszę Państwa, oto Mini Games Balancing Chairs. To jest gra na dwóch graczy, ale jak popatrzyliście na ten produkt potem w domu, to pomyślałam, że nie ma co kolegi zapraszać. Można zagrać samemu praktycznie. To, co tutaj mamy, to instrukcja. Okej, proszę Państwa, to są reguły gry. Generalnie one się mieszczą tylko w jednym zdaniu, mówiącym celem gry, i to zdanie tam niżej jest trochę stylistycznie, moim zdaniem, niepoprawne. Mi się tak wydaje. I no, reszta kartki to instrukcje w innych językach. Zabieramy się zatem za grę. Granie nie jest dla dwóch graczy, ale naprawdę nic nie przeszkadza, żeby ktoś sobie highscore robił, grał no, pojedynczo. To jest gra na czas. Okej, więc czas na moją bierze. To będzie takie nudne, że zrobi pewnie fast forward. Fast forward, jak buduję tą wieżę. Dawno tego nie robiłem, fast forwardu. Okej, gotowe! Tak moja wieża wygląda, jest trochę niestabilna, ale no, użyłem wszystkich możliwych klocków, zbudowałem tą wieżę, jaką wysokość ma, nie chcę mi się nawet mierzyć. Myślę, że około 15 cm. Tak, w porównaniu z tym moim to tylko, no nie, 20, 20 to ma. Okej, kolejna zabawka to coś, co wymaga ruchu. Ruchu i zabawy ruchowej dla dziecka. Generalnie to jest taki dysk, który się kręci i dzieci nim kręcą, obracają i tak się nim bawią. Czas włączyć odlotową zabawę. Tu jest łącznik. Bu, 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 po, ba, ba, ja, ja, bu. Bam, 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 bam. Tak wyglądacie, jak jest na no, trochę światła włączonego. Więc to jest dobre do zabawienia znajomych no, w zupełnych ciemnościach. Proszę Państwa, czas na ostatni produkt. Magic Soccer Player. No, mogliście się domyślić, że to zrecenzuję, skoro to zrecenzowałem, jeżeli znacie kontekst tego przedmiotu. Więc to jest piłkarz w takiej tubie, który jest, no to jest tak naprawdę piłka, ale piłkarz się dopiero potem pokaże. W każdym razie wlewasz wodę, piłka się rozpuszcza, a piłkarz rośnie w środku. Piłkarz w piłce, że piłkarz tak się poświęcił piłce nożnej, że jest w środku piłki. Nie, to jakaś piłka jakiegoś magicznego superpiłkarza, który, nie wiem, grał bardzo dobrze w piłkę, jakiś taki legendarny z 74 roku pewnie jakiś piłkarz był. I on zaginął, ale tak naprawdę cały czas jest w pełnej piłce, którą wszedł jakiegoś legendarnego gola. W każdym razie, no, wlewa się tutaj wodę i wychodzi piłkarz po jakimś 72 godzinach. Okej, więc wlewamy, zalewam to wodą, już nie wrzątkiem, już kiedyś próbowałem przyspieszyć wrzątkiem. Normalną wodą zalewamy. Ale się fajnie pokrywa wodą. Orgi i
you. Więc do zobaczenia później, jak to będzie gotowe.